Gdybyśmy mieli porównywać do czegoś oszczędzanie, to to jest raczej sportowy maraton niż sprint, więc trzeba się dobrze przygotować, a po drodze jest bardzo wiele przeszkód, no i można popełnić bardzo wiele błędów. Jeden z podstawowych błędów, no to oczywiście oszczędzanie wtedy, kiedy coś nam na koncie zostanie. To jest złamanie najważniejszej zasady, czyli najpierw płać sobie. Jeśli jesteśmy w stanie na początku miesiąca zaraz po wypłacie odłożyć konkretną sumę pieniędzy i powtarzać to systematycznie, no to faktycznie robimy to, co powinno się robić w maratonie. Systematycznie, kilometr po kilometrze, aż do mety. Natomiast jeśli podbieramy te pieniądze, czy też oszczędzamy na sam koniec, dosłownie miesiąca, kiedy już niewiele zostało, no to łamiemy tę podstawową zasadę. Podbieramy z naszego konta oszczędnościowego czy skarbonki, czyli robimy ten błąd bardzo często, dlatego że popełniliśmy wcześniej inny błąd, czyli nie zaplanowaliśmy wielu wydatków. Tak jak zima zaskakuje kierowców co roku, tak co roku wiemy, że są wakacje, wiemy, że są święta, możemy te wydatki wcześniej zaplanować. Jednak jeśli zostawimy to na ostatnią Chwilę znowu zabraknie na coś pieniędzy, i kusi, żeby podebrać z konta oszczędnościowego, i od razu nadwyrężamy nasze oszczędności. No a jeśli o koncie oszczędnościowym, to oczywiście ta zasada, że pieniądze powinny na nas pracować. Czyli błędem jest często wybieranie pierwszego lepszego rachunku oszczędnościowego, czy po prostu tego, który mamy w naszym banku. Wystarczy się rozejrzeć i zobaczyć, który bank w tym momencie oferuje najlepsze oprocentowanie, i wiemy, że nasze pieniądze faktycznie wtedy najwięcej zarabiają i to oszczędzanie jest najbardziej efektywne. No i jeśli oszczędzamy, to co większość Polaków potwierdza, w większości chyba prowadzonych na rynku badań, oszczędzamy bardzo krótkoterminowo, głównie z myślą o tym, że coś się kiedyś stanie, oszczędzamy na czarną godzinę. Nigdy nie planujemy długoterminowo, nie zakładamy takiego celu jak na przykład emerytura, czy, czy nawet jak myślimy o mieszkaniu, no to też często nie myślimy o oszczędzaniu, na no to dużo, dużo wcześniej. Czyli krótkoterminowe myślenie i znowu sprint, a nie maraton, a nie o to w oszczędzaniu chodzi.